Krzesło zostało pożyczone od innej pary, także nie ma rywalizacji, potwierdzam. A ze mną Daria, no i król relaksu. Boże, w ogóle mówiłem sobie to, jak szedłem tutaj ulicą, i mówię, to jest taki łamaniec językowy, że aż nie dam rady. No i nie dałem. Ale czy wy dajecie w tym tygodniu? Jakie nastroje? Chyba nasze nastroje są złączone z tańcem, który akurat w tym tygodniu tańczymy. Jeżeli jest to taniec bardziej energetyczny, to jesteśmy troszkę bardziej zmęczeni. Wypompowani. Właśnie po takim jesteście. Jesteśmy po takim, ale już zdążyliśmy się zregenerować. W tym tygodniu tańczymy walca, który jest delikatny. Spokojniejszy, polega na unoszeniu, opadaniu się, więc... Dobrze, wow. Ładnie, piąteczka. To teoria zaliczona, teoria zaliczona. Jeszcze na jednym napłynięciu po parkiecie, więc przez ten tydzień staramy się przepłynąć w relaksie. Kurczę, no to brzmi naprawdę, jakbyście mieli taką fantastyczną po prostu wycieczkę po spokojnych wodach, ale ja jednak, Daria, zapytam, czy są rzeczy, nad którymi w tym walcu no, trzeba popracować, żeby może te cztery dychy się pojawiły? Oczywiście, no najważniejsze są te aspekty techniczne, czyli właśnie tak jak Maciek wspomniał, unoszenie, opadanie, kiedy od pięty, kiedy od palców, no i ta rama, tak, czyli tutaj wzmacniamy plecy i no i żeby utrzymać przez cały taniec niezmienną ramę, to też wcale nie jest prosto, bo w nogach się dzieje zupełnie co innego, a rama musi być piękna i cały czas utrzymana w jednym tonie. Ale mam wrażenie, że też coraz lepiej się znamy i rozumiemy i już wiemy, jak ze sobą też pracować. Mhm. No, i generalnie jest łatwiej nam już teraz, no, nie? Tak, już tak. Znaleźliśmy punkt komunikacyjny, co do kogo dociera, wiesz, żeby od razu ta informacja dotarła i od razu się rozumiemy. Znaczy, bo to zawsze potrzeba trochę czasu, żeby złapać jakieś tam rozwiązanie. To jest język taneczny, a język taki, którym normalnie się posługujemy na co dzień, jest troszeczkę inny. I czasami, no, jak już jesteś przesiąknięty tym światem tańca, to ja mówię tymi hasłami naszymi, a trzeba dotrzeć od tej drugiej strony, żeby może prościej. Musiałeś czasem wyrazić jakieś takie, nie rozumiem, zróbmy to inaczej. Czasami w liczenia. Ja jestem taki dosyć matematycznie poukładany, więc potrzebuję najpierw sobie czasami takie rzeczy ułożyć w głowie, kroczki, a dopiero później dodawać unoszenie, opadanie i Daria jakby akceptuje to i... Nie wszystko naraz. Sprawdziłem sobie komentarze, jakie są o was pod postami Tańca z Gwiazdami. Tam dwa przejawiały się najczęściej oraz miały najwięcej lajków. Jeden dotyczy tego, że internauci uważają, że jesteście zbyt surowo oceniani i zasługujecie na o wiele, wiele więcej punktów. Zgadzacie się z tym? Nie. Naprawdę? Czy jesteś swoim najsurowszym krytykiem? Nie, no. Słuchajcie, zawsze może być lepiej, no. Pewnie. Uważam, że jeszcze mamy tą przestrzeń do wzniesienia się. Za każdym razem pewne rzeczy mogły wyjść lepiej niż byśmy chcieli, także myślę, że oceny są adekwatne. Tak. Na pewno nie powinny być wyższe. Nasze przetańczenia nie były perfekcyjne od początku do końca, tak jak sobie założyliśmy. Zawsze coś tam się gdzieś tam nam nóżka lekko podwinęła, więc jak najbardziej. No jeszcze... tego też nie widać, jak ktoś nie zna choreografii, no, to pewnie. Tego nie wie. Tylko my wiemy. Znaczy wiecie, tak. Ja widziałem tylko luz bioderek, mnie tam nic więcej nie interesowało, więc dlatego wasze zdanie wręcz jest dla mnie prawdziwie ciekawe, bo nie słyszałem, żeby ktoś tak sam siebie krytykował, czy mówił przed kamerą, że jest jeszcze dużo do poprawy. Raczej wyglądało to świetnie. Dzięki. Dziękujemy bardzo, ale wiesz, no, my pracujemy nad tym, żeby było właśnie to perfekcyjność gdzieś tam się pojawiała coraz częściej, więc jeszcze nie pokazaliśmy wszystkiego, o może tak. Dobra, a drugi komentarz, który mnie akurat zaskoczył i też tam było bardzo dużo lajków, to czy Maciek nie daje fryzjerom dotykać swoich włosów, czy w końcu będzie miał jakąś inną fryzurę niż taki klasik, trzy razy był już? No rzeczywiście, tu jestem dosyć konsekwentny, ale byłem ostatnio u fryzjera, więc delikatnie się to zmienia. Było podcięcie końcówek. Są pewne niuanse. Ja też wierzę, że... Ja chciałbym, żebym to był ja zawsze w tych tańcach. Trochę tak jak... No kurde, ale polecę. Dobra. Trochę tak, jak jest z Hamletem. Mhm. To znaczy, będzie tytuł, proszę. To znaczy, jeżeli Daria grałaby Hamleta i byłaby sobą, to byłaby w okolicznościach, w których jest Hamlet. I to byłby interesujący Hamlet, okay. Jeżeli byłaby sobą. Jeżeli ty byś grał Hamleta, to byłbyś w okolicznościach dramaturgicznych, w których on się znajduje i byłbyś sobą, to też byłby interesujący Hamlet. I ja też w tych okolicznościach, będąc sobą, i wierzę, że właśnie jakby chcę zawsze zachowywać siebie, nie? Czy też trochę w stroju, w wyrazie. Właśnie o to
wydawało mi się, że możesz być taką osobą, która też negocjuje te takie okoliczności tańca, to co można, to czym można na przykład pokazać, jaki ten taniec jest. Mówiłeś o muzyce w jednym z wywiadów, że to też jest dla ciebie ważne, żeby to była taka, a nie inna piosenka. Tutaj mówisz o wizerunku, jest trochę tak? Tu piosenki często, jakby piosenki są tam dawane. Oczywiście tam wypełniamy pewne jakieś ankiety i jesteśmy pytani o to, ale nie mamy takiej możliwości, że możemy stworzyć 100%. Okay. Oczywiście lobbujemy tam w różnych kierunkach. Tam mówiłeś o klasycznym tangu, bo akurat różnie w programie było. Tak. No mogę wypowiadać na pewno to, co bym chciał, a czy ktoś na to zareaguje, to już jest kwestia produkcji. Ostatnio rozmawiałem z Filipem Heizerem, że Taniec z Gwiazdami to nie do końca jest też program o tańcu. Jest też taki czas zwiększonego zainteresowania, choćby wokół ciebie. I zastanawiam się, jak ty reagujesz na takie zwiększone zainteresowanie. Wiem, że żyjesz z tym po prostu więcej niż połowę życia, ale wiesz, jednego dnia można się obudzić z tym, że jest jakaś okładka, że ktoś cię widział z kimś tam w klubie, drugiego wchodzisz na portal, jest, że przekroczyłeś przepisy drogowe. No ja sobie nie wyobrażam takiego życia. Powiedz mi, jak to jest. Jest ten czas rzeczywiście zmożonej aktywności takiej, różnej, na różnych przestrzeniach. No i też próbuję jakoś sobie z tym poradzić. Ale jest inaczej. Można jakoś rozwijać, to znaczy jest inaczej? Jest inaczej, no... Musisz uważać na to, co robisz, tak najzwyczajniej na świecie? Albo ważyć każde słowo, każde zachowanie? No, przed tańcem pewnie gdzieś żyłem sobie tak indywidualnie, a teraz tego zainteresowania trochę jest więcej. No i trzeba to po prostu brać pod uwagę. Taki cięższy oddech ci się teraz zrobił. Na koniec, bo faktycznie jak się dojrzewa w tym show biznesie, trzeba sobie radzić z różnymi rzeczami. Mama jest ci bardzo bliska i w ostatnim odcinku towarzyszyła ci na widowni. Czy z jej strony odczuwałeś taką bojaźń o ciebie w tym dorastaniu przed kamerami? Na pewno. No, każda mama, niezależnie od tego, czy dorastasz przed kamerami, czy nie, ma bojaźń o swoje dziecko, więc moja też na pewno. Ale macie taką relację, że po prostu sobie o wszystkim rozmawiacie, czy ty wolisz po prostu pewne rzeczy zostawiać dla siebie? Bo tak zawsze zadaję pytanie ludziom, czy to jest mama, mama, czy mama, przyjaciółka? Mama, mama. Ale czy mama, mama nie implikuje przyjaciółki? Na pewno rozmawiamy, no, i mamy bliską, dobrą relację. Moja mama jest piękną, silną, mądrą kobietą i bardzo jestem zawsze ciekawy też jej opinii. Wspieramy się, jesteśmy blisko, jest okej. Okay. Mhm. Ale do pierwszego rzędu w Studiu Tańca z Gwiazdami już jej nie posadzisz, bo usłyszałem, że to rozprasza, jak ktoś nie, bliski, była, jest tak blisko. No była cała grupa moich znajomych w pierwszym rzędzie. Ale to po prostu są osoby na linii wzroku. Jak tańczysz jakiś taniec, to tak jak na planie filmowym jest tak, że staramy się, żeby za kamerą albo za partnerem twoim nie było ekipy, no bo nie rozpraszało. No. Ale tylko dlatego. Taką swoją bańkę po prostu i tak. Jesteśmy my na parkiecie i pokazujemy nasz spektakl, który przygotowaliśmy po prostu. Tak. Przed wami walc. Będą cztery dychy? No, okaże się. Okaże się. Jesteście taką parą, która jakoś mocno liczy na takie jakieś najwyższe noty, albo właśnie. Mam wrażenie, że tutaj fan jest przede wszystkim najważniejszy i chyba taki vibe od was czuję. Zresztą my podchodzimy do tego bardzo pokornie. Jak zasłużymy, to dostaniemy. Okay. To o to chodzi bardziej, myślę. Ale chcemy zrobić dobrą robotę. Chcemy dać rozrywkę w kategorii, którą dostajemy. Nie? I staram się zawsze zastanowić, co sprawia, że walc może być jakościowy, co sprawia, że walc może być piękny, co sprawia, że cza-cza może być piękna, co sprawia, że jive może być rozrywką. I więc podchodzimy do tego, że chcemy dobrze zrobić robotę, że chcemy dać fajny występ widzom. To jest dla nas ważne. Tak, mówicie o tańcu i Daria i Maciek, to już mam wrażenie, czasem, że tutaj dwóch profesjonalistów siedzi. Wszystkiego wam dobrego i czekamy na tę pierwszą 40, bo jako widzowie to jednak wiecie, zawsze dostajemy chociaż trochę większe emocje. Dzięki. Super, dziękujemy bardzo.